Jak zawsze na początku września policjanci z Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego, a także dzielnicowi pojawią się w pobliżu szkół, aby sprawdzić, czy rzeczywiście dzieci mają bezpieczną drogę do placówek oświatowych. Mundurowi chcą, aby dzieci po tym okresie wakacyjnym bezpiecznie dotarły do tej szkoły, jak również bezpiecznie w tej szkole mogły przebywać. Głównie sprawdzamy oczywiście, czy rodzice, które przywożą dzieci do szkoły, mają te dzieci umieszczone w foteliku, czy foteliki mają również zapięte pasy bezpieczeństwa. Jak również sprawdzamy oznakowanie przy szkołach, czy oznaczone są przejścia, przez które te dzieci do tej szkoły podążają. Prawie oznakowania drogowego przy szkołach policja zauważa. Jest dużo bezpieczniej niż w latach ubiegłych, bo chociażby przy tych szkołach te pasy są cyklicznie odmalowywane, jak również przy tych szkołach powstają specjalne progi zwalniające dla kierowców, które przybliżają świadomość kierujących rodziców, że tą drogą do szkoły podążają również dzieci, nie tylko te, które są przewożone samochodami, ale te, które gdzieś w pobliżu mieszkają i muszą tą ulicę pokonać samodzielnie. Mimo poprawy oznakowania przed szkołami i świadomości samych rodziców, zawsze warto zaapelować o rozwagę, szczególnie na drodze, bo w miesiącach wakacyjnych rodzice często zapominają, że przy tych szkołach ten ruch jest wzmożony, więc apelujemy o to, żeby zwolnić, zdjąć nogę z gazu i dbać o bezpieczeństwo dzieci, szczególnie zapinając je w foteliki samochodowe.